Po burzliwym otwarciu o poranku rynek wyraźnie stabilizuje się. Dodatkowo widzimy, iż zaczyna grać w podobną nutę jak w poprzednim tygodniu, czyli obiera sobie pewne wydarzenie. Tym wydarzeniem będzie referendum w Grecji związane z odrzuceniem bądź przyjęciem propozycji reform wierzycieli. No i najprawdopodobniej pod doniesienia dotyczące tego referendum będzie tak naprawdę polegać cała gra. Ponieważ jest mała szansa, żeby jedna strona czy druga strona, czyli wierzyciele lub Grecja, wcześniej ustąpiły, a więc to referendum będzie tak naprawdę wiążące dla obu stron. Jeżeli Grecy wypowiedzą się za kontynuacją reform, wprowadzeniem tych projektów, które narzucają im wierzyciele, tych oszczędności, a jednocześnie najprawdopodobniej zostanie również przedstawiony w najbliższych dniach jakiś pakiet stymulujący dla Grecji. Wcześniej Juncker mówił o 35 miliardach euro. No to tak naprawdę kampania będzie polegała na tym, przynajmniej ta kampania pochodząca z Brukseli, będzie polegała na tym, żeby przekonać greckich obywateli do głosowania na tak. Z kolei rząd Tsiprasa i Syriza prawdopodobnie cały czas będą lobbować na nie, gdyż tak naprawdę już określili się w swoich wystąpieniach, czy to minister finansów Varoufakis, czy to właśnie Tsipras, mówili, aby nie przyjmować tych postulatów, tych ustaleń z Eurogrupy, no bo przecież sami ich nie przyjęli. No to trudno, żeby namawiali ludność czy społeczeństwo, żeby zaakceptowali te według nich negatywne dla kraju reformy. Także mimo tego pierwszego szoku, mimo tego, że rzeczywiście kwestia Grecji nie jest kwestią trywialną, no to jednak rynek zaczyna iść swoim torem, przynajmniej jeżeli chodzi o notowania euro-dolara. Więcej zamieszania oczywiście jest widoczne cały czas na rynku instrumentów dłużnych, czy na przykład na takich skrajnych parach jak euro na przykład do franka, gdzie cały czas jesteśmy poniżej piątkowego zamknięcia, co między innymi przekłada się na utrzymywanie się franka do złotego w granicach 4,05 nawet. Natomiast na razie nie widać, żeby był jakiś katalizator, który szybko uruchomiłby lawinę kolejnej wyprzedaży. Tak jak mówię, to raczej będzie wynik referendum, czy też jakieś decyzje przed tym referendum, natomiast określające czy zwiększające bądź zmniejszające ryzyko wyjścia Grecji ze strefy euro.